Witam serdecznie. Ogólnie nie wiem, czy kojarzycie, ale moja przygoda z YouTube'em zaczęła się od tego, że chciałem pokazać moim sojusznikom, jak grać muszkieterów. I na moim YouTubie od marca moje pierwsze filmy to są właśnie ze starcia sojuszy, dzielni muszkieterowie. I tam pokazywałem drużyny, jakimi można grać to wydarzenie. Tak najbardziej popularne ustawienie drużyny to jest właśnie to, które widzicie. Oczywiście tam są różne wariacje. Można zamiast Norodriego wziąć Norodriego w kostiumie. On jest w teorii lepszy, bo niby bije mniej obrażeń celowi, ale bije równo wszystkie trzy cele, a główny bije o połowę mniej poboczne cele. Także Nordri w kostiumie jest w teorii lepszy. Można wziąć sobie również Karilla w kostiumie na piątej pozycji. I on też tam fajnie sobie działa. Dlaczego takie ustawienie? Dlatego, że potrzebujemy, żeby zrobić dobry wynik, przede wszystkim kogoś, kto dzieli obrażenia. I tutaj w rzadkim mamy do wyboru tylko dwie karty. Jest to Gunnar albo jest to Dulgun. Ten pan w okularach. Ale jaka jest między nimi różnica? Gunnar jest lepszy z tego powodu, że możemy go załadować na jedną średnią manę i na dwie małe many, a Dylgyna musimy zużyć trzy średnie many i jedną małą, przez co później nie jesteśmy w stanie załadować pozostałych kart. No i co dalej? Później mamy Ulmera w kostiumie, który podbija nam atak. Gunnar również nie dość, że dzieli obrażenia, to jeszcze zmniejsza obronę. Potem Nordrieko, który zmniejsza obronę żywiołu, no i dwóch damage dealerów. I w takim ustawieniu każda plansza powinna wam paść bez używania artów. Ja tutaj zrobiłem jakieś 580 tysięcy, chyba coś koło tego punktów, i to jest o 35 tysięcy za mało, żeby bić się o top 1. Także tak naprawdę mogę o każdy poziom o 3,5 tysiąca lepiej zrobić, aczkolwiek wynik drugi i bodajże ósmy to jest już fajny wynik. Z tego, co tak patrzyłem po innych sojusznikach. A za to czwarty wynik jest mocno do poprawy, tam chyba 4 albo 5 tysięcy mi nawet brakuje. I oczywiście możecie tak, ci topowi gracze, to oni patrzą na, tutaj mamy jakie po prostu pojawiają się kolory. Jak mają na przykład zielony i fioletowy, to grają czerwonym składem. Jak jest niebieski, to jakiś tam zielonym. Jak jest czerwony i zielonym, to czerwonym. Ale głównie można sobie grać tym kolorem niebieskim wszystkie plansze, jeśli tam bijemy się o, powiedzmy, top 1000, top 10 tysięcy, bo w top 100 jeszcze trzeba rotować. No i tak, jeśli chodzi o dwie popularne drużyny jeszcze w kolorze rzadkim, no to można użyć albo Gunnara, albo zmienić go na Dylgona. No i potrzebny jest tak samo jak pozostałych jakiś mocny damage. No i ja kiedyś grałem w takim zestawieniu, że miałem dwa Norile i Wakera, bo on ma najwyższy atak ze wszystkich trójek. Ale teraz się okazuje, że ludzie grają na Gunnara i cztery za role. Także tą kartę warto sobie zrobić w kilku egzemplarzach. No i trzecim wariantem jest wariant z czerwonymi. No i tutaj musimy oczywiście też mieć kogoś, kto obniża obronę i dzieli obrażenia. No i potem główną postacią ważną jest Drań. Do tego jest ważny ten pan, którego zaraz skończę. I dwóch damage dealerów. I tutaj fajny jest ten szczur, ale go nie mam. I ja, jak będę chciał sobie zrobić taką drużynę bijącą czerwono-kolorową na trzy gwiazdki, to będzie ona wyglądała w ten sposób. I ona będzie się tutaj sprawdzała. Ale na razie nie mam jej, więc muszę bić niebieską. Na Epiku cały czas rządzi niepodzielnie ta drużyna czerwona. I tutaj jest ta sama zasada. Jeśli nie mamy Wilbura, no to mamy do wyboru dalej Gunnara i Dylgona. Ale jeśli ktoś ma, no to bierze Wilbura. Potem, jeśli ktoś ma Drania, no to mono, wiadomo, ładuje się lepiej. I
No i wtedy bierzemy sobie drania, ale jeśli nie mamy drania, to możemy zastąpić go fransem. No i teraz tak. I potem jest potrzebny nam damage dealer i obniżenie. Ja chyba sobie mam tutaj błąd w ustawieniu, w sumie teraz patrzę, bo lepiej to będzie działało, jeśli dam obniżenie żywiołu przed Kilianem. O, i w ten sposób powinienem bić najmocniej. Najmocniejszy mój wariant, ale zamiast Ciliana można mieć, czy Kiliana, można mieć trzeciego kolena zrobionego albo ser Lancelota od biedy. Niektórzy próbują grać Sumle. Ja osobiście nie polecam, ale. Aha, jeśli ktoś nie ma kostiumu do kolena drugiego, czyli tego co obniża żywioł, no to musi grać na Sokoła Strażnika. No i tak to wygląda. I tak to wygląda. Legendy jeszcze nie grałem. Tutaj jest ona ustawienie z Karnawału Bogów. I tutaj Ilmarinenem można zagrać sobie oczywiście jako pięciogwiazdkową kartą czerwoną, dzielącą i obniżającą obrażenia. Ale ja nie mam takiej karty, więc musi grać Wilbur. No i zasada jest ta sama. Potem wkładamy drania albo Fransa. Obniżenie defa, żywiołu, no i mocny damage. Się zastanawiam jeszcze, czy zagram w ten sposób, czy zagram z Teti Sherry, ale ogólnie, tak jak mówię, jak nie macie postaci typu właśnie kolen w podwójnych gaciach, no to macie jeszcze wybór Teti Sherry, macie jeszcze Asteriusa. I ja akurat tej karty nie mam, mimo że gram 3 lata i 4 miesiące. Kagan też jest świetną kartą eventową. Oczywiście tutaj macie więcej możliwości, ale ja nie mam tych kart, więc nie będę tutaj wam tego pokazywał. Ale oczywiście możecie zagrać sobie tutaj wariantem zielonym, jak macie Hammertaska. Możecie zagrać sobie, no chociaż zielony jest niepolecany, bo Evelyn, chyba że z Almurem, bo Evelyn obniża damage żywiołu, obronę żywiołu, ale niestety ściąga efekt dzielenia, więc jest niezalecana. Ale niebieska drużyna widziałem, że jest tam dosyć mocna. Szczególnie ten nowy hot mi bije jak wściekły, ten koń. I możecie sobie zagrać taką drużynę jak na przykład Gunnar C, Franz, Frida. Chociaż nie, Frida chyba nie. Nie, Frida chyba nie ma takiej, nie ściąga tego dzielenia. Ale nie wiem teraz, nie chcę wam namieszać. Ale w sumie to zobaczmy. Zobaczmy, czy ktoś już nie grał niebieskim składem, bo już na pewno ktoś pokończył. No, widzicie, tutaj na ty woli ktoś wziąć kolena zamiast kufu. Trzy koleny. No tak jak mówię, no iś trochę się pozmieniało przez to, że te koleno, to super drużyna. Trochę się pozmieniało przez to, że wszedł ten strój kolena. A, na przykład taki Perseusz i Hipcio. No i taka drużyna też się wam sprawdzi. No i tak, i teraz tak, no pokażę wam jak grać. No, na razie pokażę wam w zwolnionym tempie, jakbym zagrał. Bo chyba, że jakimś cudem trafi się fajna plansza, no to zagram ją szybciej. No raczej to nie jest ta fajna plansza, chociaż widzę jeden fajny ruch, który mógłbym zrobić i zobaczyć, czy on by coś dał. Ale ogólnie, no poświęcę tej artefakty. Ogólnie, jeśli widzicie fajną planszę, czyli taką, która da wam combo przynajmniej 5, przynajmniej 6, najlepiej w pierwszym ruchu, to wtedy gracie. I wtedy ładujecie Gunnara, odpalacie go i wykonujecie ten ruch. I czekacie, co się dzieje z kombem. No mi tutaj się uzbierało combo 5, czyli jednak mogą tutaj grać. I w tym momencie, jak mam combo 5, to używacie sobie artefaktów. Aj, sorry, źle wam powiedziałem. Zanim użycie artefaktów, powinniście naładować swoje karty. I ładujecie po prostu karty pod pionami. Już nie wykonujecie ruchu, nie możecie użyć żadnego ruchu z tego względu, że wtedy popsujecie swoje combo, a zapisuje się nie najlepsze combo w całej rozgrywce, tylko ostatnie combo. Ja tutaj mogłem, widzicie, ja zrobiłem tutaj 42 tysiące z groszem, czyli ciut gorzej tylko niż to, co miałem wcześniej. A mogło być dużo lepiej, jeśli bym ten ruch wykonał nie w zwolnionym tempie, a w normalnym tempie.
Tylko zrobiłem błąd, ale zawsze robicie tak, że ładujecie i tak samo gracie na epiku. Ładujecie najpierw Wilbura średnią maną, dwie małe many, wykonujecie ruch. Prawdopodobnie ten ruch powinien wam zabić falę, jeśli nie to ją dobijacie toporkiem czy bombą. W drugiej rundzie ładujecie maną swoje karty i dobijacie dopiero artefaktami bitewnymi drugą falę. I w trzeciej fali odpalacie po kolei, tak jak macie ułożone karty. I to powinno wystarczyć, jeśli macie wystarczającą siłę działania. No tutaj jest trochę i trochę inny schemat jest w tej fazie. Kurde, nie zapisało mi się. No dobra, nieważne. To jest zło. Oczywiście drużyna to jest drużyna moja, którą grałem Karnawał Boków. I tutaj tak samo. Tu jest tak samo, że jakby dużą maną ładujecie Wilbura, robicie combo i później ładujecie średnią maną wszystkie karty. Czasem jest tak, że tej karty, że braknie tej jednej średniej many, bo na przykład combo było za słabe, a nie macie oddziałów wystarczająco mocnych, tak jak ja na przykład tutaj. Dwóch, mam tylko trzy oddziały jako tako zrobione, a dwa praktycznie wcale. No to wtedy niestety, ale musicie, wtedy musicie niestety sobie no poświęcić dużą manę albo zrezygnować z planszy. Na wydarzenie, żeby zrobić top 1000, które zazwyczaj robiłem, potrzebujecie mieć, zaraz zerknijmy, czy zaraz będzie oczywiście milion ofert, musicie mieć nazbierane trochę artefaktów. No ja mam tyle, ale raczej ich tyle nie zużyję. Myślę, że zużyję około 200 małych potionów, może około 100-150 średniej many. No strzałki nawet nie liczę, bo one to mam ich w tysiącach, topory tak samo. Ataki bombowe też pewnie koło 100 pójdzie. Ataki smoka i duża many, no przejdę tak może w 30 chciałbym się zamknąć, chciałbym więcej nie zużyć. No i dobra, teraz w osobnym filmiku, tak jak mówię, żeby znaleźć idealną planszę pod wynik, to czasem się spala jedną flaszkę na to, żeby wykonać jedną dobrą planszę. Ja na razie spaliłem 5 flaszek, a widzicie, jestem dopiero gdzieś tam w połowie epickiego. Plus oczywiście energia dzienna. Po wykonaniu oczywiście zadań ze ścieżki i prób. No to na tyle. Teraz wam spróbuję zademonstrować, jak gram w przyspieszonym tempie jedną planszę, bo chyba nie ma sensu. Pokażę wam na legendarnej, bo ona jest taka najtrudniejsza do opanowania. A epicką i rzadką się gra praktycznie tak samo. Także zagram jedną legendarną. Jak mi się udają w końcu znaleźć taką planszę fajną w miarę, to nakręcę i dokleję do tego, co już nakręciłem do tej pory. Tutaj jest całkiem niezłe kombo, ale i tak przymałe. Znaczy przymałe, no dobre kombo, no. Kurde, zamotałem się trochę. Nie jest to idealny atak, ale powiedzmy, że coś o coś takiego chodzi, że mamy po prostu te kombo 4 w pierwszym ruchu najlepiej i możemy coś tam powalczyć. No nie wiem, na razie mam takie wyniki na legendzie. Ogólnie to tak. Tak jeszcze z takich protipów, to nie róbcie na siłę diamentów, ale tym bardziej ich nie odpalajcie, bo jak to macie w zasadach, to macie napisane, że jeśli odpalicie te odłamki, no to w teorii możecie ściągnąć te bonusy do obrony i kontrataku tych przeciwników, ale w zamian odwołujecie wszystkie te wzmocnienia, czyli też dzielenie obrażeń. Także robienie i używanie bomby czy diamentu jest niewskazane.
No chyba, że jest to zrobienie po to tylko, żeby było fajne combo, tak jak to widzieliście na filmiku. No i nic, powodzenia wam życzę w evencie. Mało flaszek, żeby wam poszło. U nas już tam niektórzy, pokażę wam nawet, niektórzy już tam skończyli, już chyba kosmetyczne będą tylko poprawki. O Jezus, co ta Skadi tutaj robi. No ale wynik, powiedzmy, że jest już całkiem niezły. A są osoby, że nie zaczęły albo zagrały tylko jedną planszę. Także trzymajcie się, powiedzcie, jak wam się podobał filmik i do następnego.